Dzień dobry, mamy dzisiaj piąteczek. Zapraszam Was na taki vlog z nami, ze mną. Wstaliśmy już, jest 7:35. Musieliśmy trochę wcześniej wstać, bo do pracy idę wcześniej. A później mam od razu lekarza. Dzisiaj nie muszę już mierzyć ciśnienia, bo już widzicie. Tylko muszę dopisać daty. 07/1/24/8. Zobaczcie. 8/01/24/9/01/24 10/01/24 i 11/01/24. No, to muszę zanieść do lekarza i jeszcze do tego próbkę moczu, a teraz szybciutko idziemy się ubrać, Juniora odstawić do szkoły i lecimy dalej. Po prostu na śniadanko już gotowe, ja się zabieram za kawkę i muszę iść do góry szybko się ubrać. Zrobiłam sobie płatki takie, tak, jakieś... To od szkoły. A takie same macie w szkole, to bardzo dobrze. Płatki takie z kolory. Tak, kochanie, może to smaczne. Płatki, bo jakieś takie oczy napuchnięte w ogóle, no nie wiem, co się dzieje dzisiaj. Mam nadzieję, że to po prostu, nie wiem, może od zastanej wody po nocy, nie wiem. No. Nie będę zgadywać, nie jestem lekarzem, z chorym ani innym tym. Wiem, że te płatki mi właśnie pomagają, także później Wam pokażę to. Jak będziecie chcieli, to możecie też sobie takie kupić. Okej, my już jedziemy do szkoły. Znaczy, my już właśnie jedziemy do pracy. Junior już odstawiony jest do szkoły. Czekajcie, bo my się tutaj będziecie chyba kibać cały czas. Powiem Wam, że dzisiaj ten piątek obudził mnie z bardzo przykrymi wiadomościami, bo pisała mi koleżanka, że zmarła jej mama. Jest takie niezbyt miłe, ale ona wiedziała już o tym, że oni już po prostu chyba czekali tak naprawdę na śmierć. Bo że lekarz nie dawał za bardzo szans dużych do. A ja dzisiaj mam nadzieję, że wreszcie dzisiaj zrobię to, co chciałam zrobić, czyli zaplanowałam sobie prasowanie, którego w końcu nie skończyłam. Dzisiaj trochę wcześniej kończę pracę, o wiele, wiele wcześniej. W sumie, no, 4 godziny wcześniej kończę. Więc oprócz tego, że idę do lekarza na badania powtórne, bo te ostatnie, które wyszły, to wyszły troszkę źle, bo nie za mało krwinek czerwonych, nie, krew w moczu, białko w moczu, więc pani doktor dzwonili do mnie z przychodni i kazali zrobić powtórne badania. 26 mam jedną wizytę u lekarza, teraz jeszcze w międzyczasie czekam na skan, czyli na co? Na USG nerek. Jeszcze w międzyczasie 30 będę miała jakieś badanie, jakiś test na mój pęcherz. Więc trochę się ten rok zaczął tak, że tak powiem, leczniczo, ale mam nadzieję, że z tego nic poważnego nie wyniknie. A te moje słabe wyniki bardzo są związane z tym, że po prostu przychodziłam tego koronawirusa i on spowodował to, a że już od tak naprawdę od listopada się ciągnie u mnie to jakieś tam przeziębienie, kaszel i antybiotyk, więc mam nadzieję, że no to jest właśnie wszystko w związku z tym, a nie, że jakieś strach powiedzieć nowotwory albo jeszcze coś. No chyba nic gorszego to już chyba nie ma. Przepraszam za to ziewanie, ale niestety no, czasem tak się zdarza. Dobra, kochani, to tak tylko na rano chciałabym Wam powiedzieć parę słów. Muszę dzisiaj jeszcze zrobić sobie listę zakupów na przyszły tydzień, listę obiadów, bo zawsze tak zwykle robię. I co? No i będziemy żyć dalej. Dobra, kochani, to do zobaczenia, no później, po pracy. A tutaj jeszcze mamy drugą część z Tesco zakupów, czyli Juniorek wybrał sobie taką taki t-shirt z długim rękawem bawełniany, dla męża skarpetki. Tutaj wzięłam sobie takie poduszki białe, bo moje już tak się
Troszeczkę zrobiły takie ekry kremowe, takie nieciekawe, a chciałam takie białe, więc to też jakaś była promocja. Była też promocja na prześcieradła, więc to też z kartą można było za 7 funtów wziąć. No i teraz Wam pokażę resztę zakupów. No i resztę zakupów z Tesco. Dla juniorka takie jogurty bez dodatku cukrów, kapustę kiszoną na łazanki, sok mango. Juniorek chciał tutaj zupki chińskie do mojego pracy. Tu jakaś była wifonowa, ale na dziale takimi z tymi rzeczami chińskimi, japońskimi, nie wiem. W każdym razie chciałam zobaczyć, czy on będzie smakował, czy to będzie dobre w ogóle. Płyn do płukania, jogurty Jogobella, bo mój mąż tylko takie toleruje. Sok, napój z tym barku, a nie tym baku. Konserwy dla męża, tutaj były takie, nie to takie, wiecie, tanioszki rzeczy, ale były wykałaczki. Pasztecik, tutaj dla juniora jego ulubiony hot chocolate, mój ulubiony hummus marokański. I teraz tak, tutaj jakieś takie wzięłam przepychadło do zlewu, to się może nam do przyczepy przydać. Sitko do, właśnie też do zlewu, tutaj jeszcze mamy takie bezpieczniki, wydaje mi się, że się przydadzą. Taki, mleczka po dwa dla męża tłuste, dla nas te chudsze. No i to by było tyle z teskowych rzeczy. I najmniej milsza część tych zakupów, czyli paragon. Za wszystko zapłaciłam 112 zł. Miało być ogólnie 128, ale ze zniżkami wzięłam z tymi na kartę klubową, o której Wam tam wcześniej mówiłam, więc było 128. 16,35 było zniżek, zapłaty było 112 funta. To jeszcze nie było, bo zapomniałam, że w Tesco też kupiliśmy takie kredki, bo inny sobie życzył. I mieliśmy takie omówki, które takie różne kolorowe, ale on już sobie wyciągnął i schował gdzieś tam do swojego piórnika. No i zażyczył sobie safe, więc kupiliśmy też safe. Jeszcze mi się przypomniało, że w Tesco kupiłam sobie takie kolczyki. Czekajcie, bo się nie chcę wyostrzyć. Takie ala na bogato. Takie złotawe. A drugie takie świecące, bo takie diamenciki dla mojej koleżanki Janki, bo ona uwielbia takie błyskotki. No i teraz Lidl, ta część warzywna i owocowa, czyli banany, seler, te duże jabłka, ale musiał dokupić jeszcze jedne, bo mój mąż ostatnio mi zarzucił, że za mało jabłek, za mało owoców jeszcze, ogórki, papryczka jedna, tam jest jeszcze papryka druga, seler naciowy, trzy opakowania buraczków, ananas, pomidorki, takie jakieś gruszki, jeszcze jakieś słodkie gruszki, tu mamy truskawki, ananas dla juniora, por i cebulkę, to takie warzywno-owocowe i zaraz Wam pokażę resztę. No i kolejne rzeczy z Lidla, chrupki mój mąż sobie zażył, takie zwykłe solone masełko do smarowania dla mnie, dwa mleka sojowe, tu mamy ciemne chlebki do jedzenia, bo junior takie lubi, a nawet chciałabym, żeby zaczął jeść, takie jogurty. Ser żółty, trzy koncentraty, mamy orzeszki nerkowca, tutaj są takie żelki bez dodatku cukru, sof, taki serek biały, dobry, pysznie z ogórkiem zielonym, bardzo go lubię, zwykły jogurt naturalny, kiełbasy do łazanek, pistacje takie jakby prażone, ale nie solone, papier do pieczenia, bo mi się skończył, zwykła mąka, bo ostatnio kupiłam taką samą czerwoną, tylko się okazało, że ona jest do chleba do pieczenia. Kurczaka w całości, bo żeśmy stwierdzili, że jutro chcemy na obiad w całości kurczaka z sosikiem. Taki trochę po śląsku ja, ala moja mama, z pluskami i z czerwoną kapustką. Tutaj jeszcze wzięłam fileta, bo Rafał chciał jednego dnia, żeby zrobić ten kotleta na obiad. Ogórki konserwowe i zaraz Wam jeszcze, sok jabłkowy juniorek sobie zażyczył. I zaraz Wam pokażę takie niejadalne. Aha, jeszcze są orzechy Rafała. Tak, orzeszki tutaj jest ile ich? Duże opakowanie, prawie kilogramowe za 2,99. One naprawdę są bardzo dobre, bo Rafał powiedział, że są lepsze niż te takie niebieskie, bo są jakby bardziej mocniej prażone, są takie przyjemniejsze w smaku. Popcorn, solony i moje nasionka z orzeszkami. I teraz Wam pokażę jeszcze niespożywcze. Takich ostatnich rzeczy już lidlowskich. To jeszcze nie stanę, że nie są do stosowania. Niezjadliwych. Juniorek sobie wybrał takie. Se wybrał. Junior wybrał sobie takie skarpetki z taką podkładką, bo mówi, że te guziczki będą dobre do. Nie będę się ściskało mu na judo. Myszkę bezprzewodową sobie wziął. Nie dałam, no dobra, nie jest może jakiejś najlepszej jakości, ale
Ja wziąłam sobie skarpeciory. No, trochę poliestru, ale kit z tym. Skarpety to skarpety. W nich się wie, czy nie chodzi. Co się zburzy, to się wyrzuci. A nawet takie fajne. I coś, z czego się bardzo cieszę. Mój stary pewnie znowu będzie marudził. Po cholerę, ale mi to właśnie po to właśnie. To są takie małe szklaneczki. Zaraz je pokażę, to wam pokażę, tylko dokończę jeszcze zakupy. Kupiłam też takie pudełeczko na klamerki, bo ja mam na dworzu, ale wiecznie w koszyczku ja mi woda leci i się w ogóle brudzi i no i do niczego to jest warte. Aha, i jeszcze coś mi się przypomniało, że w Lidlu kupiłam, nie w Lidlu, tylko w Tesco kupiłam właśnie taką szczotkę do zamiatania. No. To by było tyle. Zaraz wam pokażę te szklaneczki. Więc coś takiego z jakby takim podwójnym dnem do espresso. Czy do maszyny, czy do przyczepy będą idealne. 4. Pewnie moja Gosia by pewnie zaraz powiedziała, czemu nie 6. Gosiu, ale niestety pewnie tak to nie oglądasz. Bo były tylko 4 w opakowaniu, ale chętnie kupiłabym 6, bo to się zaraz potłucze, bo coś tam, bo są tam. I no i co? No i ej, czekajcie, zaraz coś wypróbujemy. Pokażę wam, jak to nieco wygląda, bo mam kawę. A nie, bo to najpierw muszę umyć. Dobra, czekajcie, umyję i wam pokażę. Szklanka już umyta. Na dowód widzicie, jeszcze nie wytarta w środku, bo stwierdziłam, że nie będę go wycierać, bo to jest bez sensu. Nalejemy trochę kobusi. O, żeż mordejerze. I tak to się prezentuje, więc do espresso albo do tej maszyny, którą mamy, kupiliśmy na kapsułki, będzie idealna. Także kochani, to by było tyle. Dzisiaj stroję u bimbrownika, jak to mówi mój syn, ten duży syn. Teraz no właśnie. To jest u mnie to, że zaczynam za szybko mówić i później to albo niewyraźnie, albo właśnie się przejęzyczę. Teraz poskładam to wszystko, biorę się za szybciutko za obiad. Dzisiaj będzie z serii co w garze. W garze dzisiaj będzie dzisiaj będą ziemniaki, mielone i buraczki. No i po południu jadę z Gosią. Nie mogę powiedzieć gdzie, bo junior zaraz by chciał jechać. Nie wiem, czy wam coś pokażę, czy nie. Zobaczymy. Do zobaczenia później. Aha, i jeszcze taki wałek w Lidlu był pod kręgosłup, żeby po prostu do ćwiczeń, żeby czasami po prostu pomasować sobie ten kręgosłup. A jeszcze co mi się przypomniało, to nie pokazałam wam paragonu z Lidla, ale nie wiem, gdzieś mi się zawieruszył ten paragon, nie wiem, czy gdzieś w samochodzie może leży, czy co. I nie mogę go znaleźć, ale zapłaciłam za te zakupy z Lidla 106 funta i chyba jakieś tam grosze, bo to składałam sobie na aplikację przed wieczką tej lidlowskiej. No niestety, tym razem nie udało się nam wylosować 10 funta. Nie wiem, że no nie jestem pazerna, fajnie jest, że się coś wygrywa. Jak się śmiałam, bo ostatnio nawet chyba głupie tytuł dałam, ten, że darmowa reklama do Lidla. Bo tak naprawdę w sumie darmowa, nie darmowa, w każdym bądź razie głupi tytuł był, tak sobie później pomyślałam. Ja naprawdę biorę udział w takich właśnie różnych dziwnych konkursach, znaczy konkursach, takie różne rzeczy i czasami coś tam się wygra, czasami nie. A jeszcze co wam chciałam powiedzieć, mieliśmy taką bardzo miłą sytuację, bo nie wiadomo, że u nas ten koszyk był w Lidlu, jak byliśmy, staliśmy, to był pełny, więc przepuściłam jedną osobę, bo miała tam jakieś, nie wiem, 2 piwa czy coś tam, przepuściłam drugą osobę, bo miała gazetę. No i już wyłożyłam na taśmę nasze rzeczy i stał za mną taki pan starszy, no może gdzieś 60 lat, koło po 60 lekko. I tak spojrzałam, że ma tylko znowu gazetę w ręku. Ja wiesz, dobrze, nie, mówię, może pan pójść, bo ja jej tego mam dużo. Nie, on się śmiał, mówię, no dużo. Ja mówię, no jak co tydzień. I wyobraźcie sobie, że na sam koniec, jak ten pan się skasował, juniorowi dał jednego funciaka. Myśmy krzyczeli, że nie chcemy, ale niestety wcisnął mu do ręki funciaka. Także widzicie, czasami ludzie są mili i tak po prostu potrafią dać sami od siebie. Ja jeszcze, jak przyjechałam właśnie z zakupów, to szybko poszłam umyć auto, bo mieliśmy jechać na make, ale stwierdziłam, że zagapiłam się po prostu, zjechałam je w tą drogę co trzeba i junior stwierdził, że innym razem pójdziemy na myjnię, więc tylko umyłam go sobie w środku, odkurzyłam, poprzecierałam te wszystkie, całe te graty. No i co? No i teraz szybko biorę się na ten obiad w końcu, bo jeszcze muszę głowę umyć i musimy spadać. Wiecie co, ciekawa jestem, czy mi to zmiksuje cebulę, zrobię na taką ciapkę, zaraz zobaczymy, sprawdzimy. Wiecie, że nawet się udało zmiksować, pewnie są tam jakieś większe cząstki w tym, ale nie było łatwo, bo musiałam na dwa razy jakby podzielić tą cebulę całą. No i trzeba było trząchać, bo jak się nie trząchało, to wtedy ta cebulka po prostu się blokowała i to nie opadało i ten. Ale powiem wam, że
że jestem zadowolona z tego właśnie. Takie coś chciałam, bo do buraków trochę potrzebuję i do buraczków. Do buraczków i do czego? I do mielonego. Słuchajcie, jeszcze teraz mi się przypomniało, jak byłam wystawić na dół, że kupiłam taki windscreen protector, taką folię na szybę, żeby auto nie przemarzało i uwierzcie mi, że jest skuteczne i teraz to jest w Lidlu za 2,99 bodajże, albo 3,99. Ja to już używałam rok temu podczas tych zim i naprawdę ta szyba nie zamarzała w ogóle. A teraz takie zakupy, siaty za funta 75, trzy pokrowce na ubrania, 5 takich tych toreb, to właśnie te, które tutaj widzicie, takie bardzo pakowne są i tam można schować wszystko, i ubrania, i pościel, i kołdra taka dość duża się zmieści, bo koleżance właśnie zmieściła się duża kołdra do tego, także naprawdę warto. Są teraz takie ściereczki za 70 pika w Ikei, też właśnie z przeceny i nawet są fajne, nie są takie bardzo mocno szorstkie jak te, które są, można kupić normalnie w sklepie, z jednej strony są takie bardziej szorstkie, a ta druga strona taka mięciutka, jest jakby filcowa, ale też naprawdę godne polecenia. Po przesadzie oczywiście był zegarek, on chyba bodajże kosztował 7 albo 8 funta, a dzisiaj był po 3 funta, bo była przecena na niego. Kieliszki, te plastikowe, które się, jedynie mam taki feler, że tutaj się łamią, w tym miejscu właśnie, dokładnie tutaj, gdzie trzymam palucha, pękają i one po prostu się rozwalają. I jednego od razu reklamowałam, jak byłam, jak kupiliśmy, bo się okazało, że w środku był po prostu popękany, nie przyuważyłam tego. No ale niestety drugi mi się tutaj połamał w mieszkaniu, po prostu spadł na ziemię i na dwie części się zrobił. One też są po funt bodajże i 5 pika. Lejek był chyba w normalnej cenie i on chyba kosztował 75 pi. Co tutaj jeszcze mamy? 5 tych toreb wziąłam dla męża. Woreczki foliowe, bo on bardzo je lubi, te takie te zipy wziąłam też z przeceny, było po ile? Po funt 5 taki pojemniczek i powiem wam, że wzięłam go z myślą o przyczepie z taką podziałką do 400, w sumie do pół litra, bo ostatnio zdarzyło się tak, że jak chciałam piec ciasto, to się okazało, że nie mam miarki, a potrzebowałam 100 ml śmietana, musiałam wachlować po 15 ml. Wzięłam też taką rolkę do ubrań i też chyba kosztowała 75 pi. Tak mi się wydaje, bo nie pamiętam dokładnie. I te dywaniki, takie zwykłe, białe, one są też oczywiście z przeceny. One są po 2 funty. Pościel ta dla dzieci 7,50. Z bodajże chyba z 19 na 7,50, więc no to grzechem byłoby tego nie wziąć. Zwykłe ściereczki, takie zwykłe bawełniane, ale to też do przyczepy wziąłam. To też były. No i oczywiście widzicie sceny na tyle. Kolejna pościel taka właśnie dla juniora, taka single mała. Wziąłam sobie takie ręczniczki małe do mycia twarzy, żeby nie mieć ręcznikiem po moich chłopaków jajkach. No i mamy tutaj poduchę. Też oczywiście z przeceny. To jest wkład poliester, to jest taki zwykły, ale jest bardzo taka fajna się wydaje. I to jest chyba z tych ciut chyba lepszych, ale aczkolwiek nie wiem do końca, ale wydaje się taka dość fajna. No i to by było w sumie. Jaka jasność. Brud. Czekajcie, muszę to wytrzeć. O, od razu jaka jasność dostała. No i to by było w sumie tyle z zakupów. Nie. No i to by było na tyle z zakupów w Ikei. Byliśmy też na kawce i na ciasteczku, ale to stawiała Gosia. Bo my mamy taką zasadę, że jak jedna jedzie, to druga kupuje, więc z racji tego, że ja dzisiaj jechałam, to Gosia dzisiaj stawiała. I co wam jeszcze chciałam powiedzieć? A, chciałabym tylko jeszcze się pochwalić, że przyszły dzisiaj do mnie te karty europejskie zdrowia. Znaczy europejskie, te tutaj z UK. Do leczenia właśnie w Europie. I powiem wam, że
Nie było to takie proste jak kiedyś, że się wypisywało wniosek i te karty od razu były. Niestety musiałam co zrobić, musiałam przesłać jakby potwierdzenie mojego, naszego tutaj stałego pobytu, a mało tego, jeszcze trzeba było podać jakiś dokument, jakiś list potwierdzający faktycznie zameldowanie. Więc no, na całe szczęście wysłałam to, znaczy tak, jednego dnia to zrobiłam z urzędu aplikację. A to zrobiłam w związku z tym, nie wiem, czy wam mówiłam, jak ostatnim razem, jak temu byłam w Polsce, to się okazało nagle, że poszłam do ginekologa i się okazało, że potrzebny jest taki mały, szybki zabieg jednodniowy, ale z znieczuleniu w szpitalu. Więc tak naprawdę nie byłam przygotowana na to, bo tylko chciałam po prostu pójść i sprawdzić się, czy wszystko tam w porządku. No i się okazało, że niestety no, potrzebny jest ten zabieg tak na szybko. No i co? I pojechaliśmy, poszłam do tego szpitala i powiem wam, tyle wstydu, tyle nerwów, co się najadą, to się w głowie nie mieści, bo nie miałam żadnego dokumentu jakby potwierdzającego tutaj, że mam prawo do darmowego leczenia. A ponieważ to było w normalnym zwykłym szpitalu, pan doktor, oczywiście wizyta była prywatnie w gabinecie, ale zabieg normalnie był państwowy w normalnym zwykłym szpitalu, więc no niestety oni tam żądali jakiegoś potwierdzenia. No i już sobie obiecałam wtedy, że zrobię te karty, bo one nie są tylko ważne w ogóle w Europie, ale też są ważne na inne kraje, znaczy w Europie właśnie, dobrze mówię, że w Europie, ale są jakby takie dwa rodzaje tych kart. Jedne są takie, że one nie działają w Norwegii, czekajcie, w Norwegii, w Islandii, Liechtensteinie i chyba Szwajcarii? Czekajcie, Szwajcaria. Ja wzięłam to właśnie te drugie, które działają właśnie w tych wszystkich krajach. Gdybyśmy chcieli, nie wiem, pojechać, żeby to po prostu profilaktycznie było, że my czasami zdarza nam się jakiś wyjazd, w ogóle zbliżają się wakacje, więc to też się przyda i wtedy można, nie trzeba płacić prywatnie, bo pamiętacie, a może nie pamiętacie, bo nie wiem, czy oglądaliście tego vloga, jak byliśmy w tamtym roku w listopadzie w Rzymie. No i się okazało, że nasz juniorek się bardzo pochorował. Na tyle się pochorował, że niestety musieliśmy skorzystać z prywatnej porady lekarskiej. Znaczy nasz błąd, bo mogliśmy pewnie pójść do normalnego, zwykłego szpitala i tam też by nas pewnie przyjęli, ale nie chcieliśmy aż tyle czasu czekać. Więc poszukaliśmy gdzieś prywatnej kliniki, gdzie przyjmują. I oczywiście zapłaciliśmy chyba bodajże 90 funta czy 100 za wizytę. Plus oczywiście jeszcze antybiotyki lekarstwa, więc... Dobra, nieważne, to akurat, tutaj akurat cena nie jest nieważna. Aczkolwiek mogliśmy sobie to wziąć, bo mieliśmy normalnie paragon, dostaliśmy z tej kliniki, mogliśmy to sobie tutaj wyegzekwować od naszego NHS-u, ale stwierdziłam, że nie chce nam się bawić, trudno, stało się nasz błąd. Nie przygotowaliśmy się do wyjazdu, bo nie zrobiliśmy tej karty. Więc teraz postanawiam sobie, że po prostu zrobimy te karty, a byliśmy w międzyczasie jeszcze przecież na Grand Canary, później jeszcze chyba, nie wiem, czy byliśmy w Polsce, czy nie. W każdym razie stwierdziłam, że muszę je zrobić, bo wakacje się zbliżają wielkim krokiem, małym krokiem i niestety te karty się przydadzą, bo różnie to w życiu bywa. Czasami człowiek się poślizgnie. Kiedyś mieliśmy, ile? 2 lata temu, 3 lata temu na Majorce. Mąż wyrżnął głową w basen i rozciął sobie tutaj głowę. Gdyby było potrzebne leczenie, jakieś szycie czy coś, no to znowu byłby problem, trzeba by było udowadniać, ale... Jeżeli zdarzy wam się coś takiego, że nie, znaczy dla tych, którzy tutaj mieszkają w UK, jeżeli zdarzy wam się coś takiego, że nie będziecie mieli tej karty, bo się nie przygotujecie z jakiegoś tam powodu, bo wiadomo, że to są nieszczęśliwe wszystko wypadki i będziecie musieli skorzystać z państwowej, nie prywatnej, bo to się do prywatnej nie liczy, ale do państwowej służby zdrowia, żeby na jakieś, nie wiem, emergency leczenie czy tam, czy coś w tym rodzaju, no to możecie... Bo właśnie ja tak miałam, że zadzwoniłam następnego, po wyjściu z tego szpitala, następnego, tego już było piątek, więc w poniedziałek zadzwoniłam do naszego NHS-u i dostałam jakby, ale to w momencie było, to było na takiej zasadzie, że ja skończyłam rozmawiać z nimi, zadzwoniłam do męża, że udało mi się to załatwić prawdopodobnie i w tym momencie dostałam na maila potwierdzenie tego, że mam prawo do darmowego leczenia tutaj w UK. Więc można ubiegać się o takie, jakby takie tymczasowe zaświadczenie, że ma się prawo do darmowego leczenia, ale nie powiem wam, jak to się nazywa.
Nie pamiętam. W każdym razie jest coś takiego, że jeżeli wam się wydarzy nagły wypadek i musicie iść do szpitala, czy do lekarza państwowo, to możecie po prostu ten przynieść, zadzwonić po prostu do NHS-u i po prostu dostać takie potwierdzenie. I to uwierzcie mi, że to jest w momencie, i to jest jakby od momentu, kiedy mówicie, kiedy wyjechaliście, do momentu wyjazdu z danego kraju. Te tymczasowe takie potwierdzenie jest ważne. Ale lepiej proponuję, żebyście zrobili sobie te karty, bo to dla świętego, czystego spokoju. Różnie to w życiu bywa. My jesteśmy tylko ludźmi, nie jesteśmy robotami, a nawet roboty się psują, więc to jest dość ważne. Już pomijając fakt, że można wszystko zrobić prywatnie, ale wiecie, jak to jest. Sama przekonałam się na własnym przykładzie, że byłam prywatnie u ginekologa, a wylądowałam w państwowym normalnym szpitalu na normalnym zabiegu, więc wiecie, różne rzeczy można zrobić, a przy okazji, jeżeli się da, to dlaczego nie? Jeżeli macie problem jakiś, żeby, nie wiem, leczyć się tutaj, bo nie powiem co, niektóre leczenia to są po prostu, ciągną się czasami, bo jakieś tam ćwiczenia, jakieś tam tabletki, jakieś coś tam, jakieś badania kontrolne i tak dalej, to się ciągnie w nieskończoność. Więc jeżeli macie możliwość zrobić to państwowo, lekarz jest na tyle kumaty, że potrafi to was wciągnąć w szpital albo w jakieś tam leczenia. Wiem, że to jest troszkę niesprawiedliwe w stosunku do tych ludzi, którzy mieszkają w Polsce i którzy czekają w kolejce na dany zabieg, czy na daną jakąś tam, nie wiem, wizytę. Ale niestety, no nie czarujmy się. W Polsce da się wszystko załatwić z lekarzami i to nie jest tylko... Przepraszam was, ale jest bardzo późno, że jest 22, już mi się po prostu spać chce. To nie jest tak, że nie można niczego załatwić. Moja córka też leczyła się prywatnie u ortopedy, ale on powiedział, że może zdarzyć się tak, że jeżeli on będzie na dyżurze i będzie miał czas i będzie mógł, to po prostu ją wezwie z minuty na minutę do szpitala, zrobią, że niby ostry, jak to się mówi, przypadek? Emergency, przypadek, czy coś takiego, i na stół. I faktycznie było tak, że był telefon, że jutro ma być w szpitalu o tej godzinie, bo on ma dyżur i zrobi operację tego kolana. Więc widzicie, dało się to załatwić, leczenie prywatnie, suma, ostateczność leczenia kolana, dało się to zrobić normalnie z zwykłej, myślałam, że pan jakiś mi się złamał, na zwykłą kasę chorych, także różne rzeczy można zrobić, tylko szkoda mi po prostu tych ludzi, którzy no niestety nie pokombinują, bo może nie mają pieniędzy, żeby chodzić do prywatnego gabinetu na leczenie, no a później tak muszą odczekać swoje, więc dobra, to ja już nie będę teraz truć dupy o takich rzeczach smutnych, ale to tylko chciałam właśnie wam to powiedzieć, że dostaliśmy wreszcie te karty i już jestem teraz spokojniejsza. Czy my gdzieś będziemy jechali na weekend, nalecieli gdzieś na weekend, na Grand Canaria znowu, czy gdziekolwiek indziej, to już niestety, to już te karty po prostu będą i będziemy o tyle spokojniejsi, że teraz naszym obowiązkiem jedynie będzie to, żeby pilnować tego, żeby je po prostu mieć przy sobie i tyle. Dobra, kochani, będę się dzisiaj przy sobocie będę się już żegnać, bo jest bardzo późno. Ten vlog dopiero ukaże się jutro w niedzielę, czyli wy go oglądacie dzisiaj w niedzielę. Może jeszcze wrzucę wam coś z niedzieli. Chociaż jutro zapowiada się bardzo leniwa niedziela i taka bardzo lazy, że tak powiem. Nic tam szczególnego się nie będzie działo. Nie mam żadnych planów, żeby gdzieś pojechać. Może ewentualnie jakiś spacer do parku, jak pogoda na to pozwoli, ale nie wiem, bo nawet powiem, że nie sprawdzałam, na jaką jutro pogodę zapowiadają. Dobra, no to tyle. To żegnam się z wami. Dziękuję wam za to, że jesteście, za oglądanie. Jeżeli wam się ten filmik podobał, to prosiłabym o kciuka. Dobrze mówię? Czy łapkę w górę? Jak to zawsze junior mówi? Łapkę czy kciuka? Nieważne. W każdym razie łapkę do góry, ewentualnie łapkę na dół, jeżeli wam się to nie podobało. Trudno, macie do tego prawo, jak każdy. I ewentualnie o subskrypcję, jeżeli też chcielibyście dowiedzieć się, co tam u nas się wydarzyło, chociaż u nas to takie chyba życie całkiem spokojne, nienerwowe. A jutro pokażę wam, jakim szpecem jest mój mąż. O, właśnie, to wam wkleję, albo nie, dzisiaj wam jeszcze wkleję ten filmik, żebyście zobaczyli, co on robi.